3-2, jeden start. Już ma kostyczony Konry, ja to kolejny mój kanał dzisiaj. Kontynuacja turnieju 4 skoszni. Później nazywam to mocnym wiadomości YouTube, ale wracając do tematu. Dzisiaj kwalifikacja do trzeciego konkursu w Bishons Hoffenheim 78. Bez zbędnego gadania zaczyna Thomas Assen Markang. Numerem pierwszym przypominam, zapraszam do subskrybowania kanału, dawania dzwoneczka oraz... O Jezu, upadł już na początek. Oraz ciekawości, bo mamy maraton teraz, więc warto oglądać czas. Daniel Huber. Słaby sezon Austriaka. No a teraz taki dobry, daleki skok. Pierwsze miejsce, Jewgeni Klim. Sorki, że ci tak późny odcinek. Postaram się, żeby było jak najwięcej filmów, ale rano mi się trochę nie chciało robić filmów. Sorki, naprawdę. Mam drugi, no. By był ostatni, gdyby Markek nie upadł, naprawdę. Dylan Bartol. Dobra, czekaj, bo ja skaczę. Dobrze. O Jezu, ale kolejny drugi upadek. Już Dimitri Wasiliew. Słabo. Słabo bardzo. Skok przed punktka. Czwarty nas. Najgorzej skoczył. No i nie będzie to awans. Stefan Kraw. On jest Austrii. Cię pokażę swój talent. Niestety nie. Chociaż zły skok to nie był. Dwóch Austriaków na czele. Michał Junazarow. Daleko Michaju, ale upadek. Upadek Michajanu i się nie dzieje, ale szkoda. I już daje Huber w zawodach. Czeka Stefan Kraft. Tymczasem Karl Geiger. No dobrze, piękny skok. Drugi. I też awansuje już. Alex Insam. Zobaczymy. Bardzo daleko. Nie, czeka. Kraft się dostaje. Sabichan Mumino. Co zrobi reprezentant? Czy po raz pierwszy się dostanie ten turniej przeskoczny do zawodów? Niestety nie. No i jest już Issał, on jest drugi oczekujący, więc ma jeszcze małe szanse. Tam Muminek. Filip Aschenwald. Lubię, to jest moja ulubiona ogólnie skoczna. Teraz daleki skok Filip Aschenwalda. Drugi. I jest awans. Wiktor Polaszek. Przypomnę, był pierwszy zawodnikiem przez dużo konkursu, a później zdobył chyba te 45 punktów. I jest. Teraz 45. Teraz czwarty. Cesmir Koziszek. Chyba jest 45, nie wiem. 46, 4, 7, nie wiem. Ależ Koziszek, ale upadek. Ajajaj, siódmy. No, ale się dostał. I Mariusz Limpik. To jest lepszy skok jego wykonania. Bardzo dobrze, to turniej 4 skocz. Nie, ale teraz zawalił całą sprawę. No i zmarnował wszystkie szanse już Mariusz Limpik. I ma w pogodzie czeka Muminek, ale tu zobaczymy, a Zaniszek. Może być różnie. A było różnie, no daleki skok Laniszka. O Boże, spokojny awans. John Shiro Kobayashi. On albo Muminek. Muminek? Czy on? 12. Muminek! I nawet... Nie, Muminek! Brawo, Sabichan! Sabichan Mumino w zawodach. Teraz Roman Kudelka. Pięknie, brawo. Reprezentant Kazachstanu w konkursie. Ciekawe, jak będzie skakał. No, ależ daleki jest skok Romana. Jest nowym liderem. Michał Hajbek. No, nie będzie to konkurs raczej Hajbeka i Hajbeka. No, nie zobaczymy go tutaj w konkursie raczej. Roman Trofimow, czyli Roman Sergiewicz Trofimow. Ajaj, też mu nie wyszło, też mu nie wyszedł ten skok. 9, aczkolwiek się dostaje do zawodu, więc
Będziemy widzieć Trofimowa. Stefan Laj. Awans i to spokojny. Czwarty. Kilian Pajer. Czy odda jakiś dobry skok? Nie, trzeba dobrze skakać, żeby nie zawalić sobie turnieju, czy to jest bo potelny żynek. Jednak zaledwie szósty. Richard Freitag, czyli inaczej po polsku zwany Ryszard Piątek. Lubię to. A teraz Rysiu poszybował jak sakra, ale piąty. Coś tu się dzieje. Simon Aman. 23 numer startowy, reprezentant Szwajcarii, czterokrotny już olimpijski. On chce zdobyć końcu telemark, bo piękny. Jak ósme miejsce, no awans. No, ale raczej tutaj Aman nie wygra, to nie wiem. Rukius. On to na pewno nie wygra. Tutaj. Szansę ma Kuba Wolny, który jest liderem, ale już jedna jest teraz Rukiustin. To fenomenalny skok. Brawo. Peter Preff, czyli Peter Preff. Reprezentant Słowenii wygrał turniej ze skoczni. On chyba ma dalej tą największą swój rekord ilość punktów właśnie w turnieju ze skoczni. Kubacki Dawid nasz go pobił, nie wiem. Real oczywiście. Markus Eisenbichler. Zobaczmy na razie mamy trzech Polaków na prowadzeniu w turnieju ze skoczni. No dobry skok Markusa, będzie awans. I tak zaledwie na 12 pozycji. Sorry, widzowie. Jan Herysz, ten kaszel, no nie odszedł, ale pewnie myślę, że za kilka dni go już nie będzie go tak słyszeć, w ogóle go nie będzie. Her awansuje. 15, ale awansuje. Mojenta jeszcze dodała. Teraz Władimir Zgraski. Będzie. Kolejny dobry skok Zgraskiego. No Zgraski nie jest słaby. Nie wygra tutaj raczej turnieju. No nie wygra, bo to jednak Kuba ma wielką przewagę, ale no drugi jest. Kuba w ogóle ma przewagę tak gdzieś około 920 punktów na on jest ogólnie po prostu liderem. Gregor Schlienzauer. Kuba musi dobrze skakać, żeby wygrać Orła. No Schlienzauer bardzo dobrze, ale ósmy. On teraz Alamomo, numer 30. Wow! Dwie nogi. 18. Daleko, ale 18. Alamomo. Więc, ale awansuje. Doen Prevc. Ważny, daleki skok. Telemark. Bardzo dobre noty. I to no fajnie. Po prostu najlepiej skakać daleko i zdobywać dobre noty. A jak jest już za daleko, to już lepiej rodzaj się na dwie nogi. No, dobry skok na ustawienie na te noty, no 14 przez to. Johan Andre Forfang. No, mieszane skoki ma ten zawodnik. Różne, raz dobre, raz złe. No, ale on się na turniej chce skakać dobrze. No taki dobry tam, jednak zaledwie 17. No, trzeba skoczyć daleko, żeby być w dziesiątce, co nie w piątce albo w trójce. To jest Gregorze Schwanden. Zapisko kodom z daleki kamery, no, ten Schwanden, telemark. Piąty i bardzo dobre noty. Dobre noty, więc to będzie dobry skok. Mam teraz skoczę sobie Kamilę Bicknerem z dalekiej. Taki o kamerki. Kevin. Oj, Kevin daleko, Kevin skoczył daleko. Drugi, ej, może będę tak skakał, Riaju. Dawaj, chociaż nie, na Riaju to skoczył normalnie. Riaju, dobre skoki, ostatnio, ale teraz mu trochę ten skok wyszedł. 25, ale jest. Po prostu ważne, żeby awansował, żeby się kwalifikować. I ważne też jest to, żeby starać się przynajmniej lądować telemarkiem. No, Kobayashi nie może, że tam próba mu trochę nie wyszła, ale nie jest, to nie jest wykluczone z rywalizacji, chociaż opowiem. Maciej, a teraz pierwszy z naszych, Maciej Kot. Maciej, Maciej, spokojny awans. Maciej zawsze bardzo daleko skacze w kwalifikacjach, no ale w konkursie nie kwalifikuje się do serfinału, więc mam nadzieję, że Maciej dzisiaj poprawi to, no jest bardzo daleko. On jest zaledwie
41 w klasyfikacji generalnej zastania, to tam też daleko. Sorki, 38. Teraz pokonuje Daniela Zertandy naszego Polaka, Robert Johansson. Numer 39 i będzie awans na dwie nogi, szkoda. Trochę go wykluczyło, dlatego 16, daj Kito, numer 40. No i słabo. Przed punktka, 29, ale awansuje, no. A będzie musiał dobrze zobaczyć to w konkursie. Sorry, Kisa Natale. Tym zajdź. Tym zajdź. No, daleko tym zajdź. No, no, no. Szósty, Anze Semenicz. Anze. Mam nadzieję, że Kuba wygrał konkurs Garmisch Partenkirchen. Aj, ale Semenicz słabiutko przed punktem K, dwie nogi. 32. Ale ma awans, więc. Na tym skok przekreślał te szanse, no. Tylko kwalifikacja, no ale to jakoś nie daje mu jakoś szans. On mu to jakoś szans nie daje. Anti-Alto, to nie są już tam i tak i to tam. Chcemy się wygrać tak turnieju właśnie, ale to skok nie zepsuł, ale i to. Alto może to podwiększyć, ale musi dobrze skakać w konkursie indywidualnym i później wyszło w kwalifikacjach i w konkursie i kończymy turniej, to jest kosmiczny, jest to numer 44, ojej, 40, 90 punktów, no i nie ma, nie będzie raczej Sato, nic się na szczęście nie stało, no ale Sato tym upadkiem sobie zawalił wszystkie szanse na dobre miejsce w turnieju, to jest kosmiczny, to jest Kemes, oby on sobie nie zawalił. No nie zwali, będzie awans i nawet próba też bardzo dobra, ale zaledwie 20. Były dobre lodowanie, więc tutaj Clemens nie jest wybaczony, bo Clemens jest 125 punktów ma Clemens. On jest tak 20, który? Nie, sorki, 18, 15 i może i tak walczyć o 10. Filip Zakala, taki na przykład. Ostatni klasyfikacji jest Thomas Asenmarken jak Pucharze Świata. No, daleko z Asenmarkena, tylko szkoda, że dwie nogi, 23. Jedna rzecz zawiodła, ale to najlepiej, żeby wszystkie dwie rzeczy się powiodły i wszystko będzie spoko. Dwóch Norwegów na dole, słabo to wygląda dla nich, ale just Robin Petersen. Najlepszy sezon kariery, no to mniej stresuje, żeby nie mógł być lepszy, ale zobaczmy, Petersen, awansujemy. 19. I Stefan, hula! No, Stefan, dobrze. Drugi w turnieju czterech. Jajajaj. 48, ale on ma, On taki jest dobry trochę, myślę dlaczego, bo on sobie skacze mało metrów, sorki za Natalę, ma nerwa, on skacze sobie tak słabo, jest na przykład jak w marzeniu konkursie, był ostatni, ja od razu kwalifikacji sobie skakał, a z kościół to jest dlatego dobry, on nie musiał, nawet odskoczyć nie musiał, ale chciał, przyszedł 50. No dobrze, że miał to łatwo, bo już na kwalifikacji była masakra po prostu. Ale teraz Fakezi Boy Close. On oszczędza chyba formę na sobie na konkurs. Plus też to spokojnie sobie skacze. Teraz jest pierwszy, tak? Lepiej skakać trochę dalej, bo to jednak będzie trzeba później walczyć. I też to znowu z czołgiem swoim mogą mieć formę. To jest masz numer 50. Jak on skoczy na spokojnie czy mocno? No tak średnio. 34. Konrad, no. No i na próba by się przydała. No, niezła. Czyli nawet nic z czołówki. Wy jesteś idioty. Nic z czołówki. No tak naprawdę kwalifikacje to tak dalej się zbyt tak nie liczą, bo tam już bardziej dla tych, co się kwalifikują, bo oni mają automatyczną kwalifikację. Poza tym, sorki za Natalę,
Poznawcem mają też wyniony awans, jak mówiłem, no i mogą sobie zrezygnować, mogą sobie skoczyć, no i dlatego to ich tak nie dotyczy, więc z kwalifikacjami sobie mogą robić co chcą, z konkursem już nie. Ci zawodnicy... Aha, treningi się w ogóle, gdyby ci nie chcą. Teraz będzie Piotrek, Dawid, Schmidt, Wolny i Stochu. Teraz Piotrek, leć Piotrusiu! Piotrusiu! No i dlatego te kwalifikacje się zbyt nie liczą. No Piotrek miał spokojnie. 36. Hehe. Poszedł Konrada. Dawidzie. Kubacki, o mój Boże, no dobrze. Więc zaledwie 36. Mimo 68. Ach. Ostatni Schmidt. Zawalił konkurs gapa. Przez to przegrał z Stochem i jest trzeci, nawet Kuba go wyprzedził. A teraz skoczył sobie poważnie trochę. Jest 15 i Kuba! Lider turnieju, 4 skoczy, no lepiej utrzymać tą pozycję. I on chce go wygrać, on chce mieć tego, co najlepszy osiągnięcie w karierze jest. 6. I teraz lider Pucharu Świata, Kamil Stoch. Kamil, który się automatycznie zakwalifikuje, ale i tak miałem nadzieję, że to będzie dobry skok. To jest bardzo dobry skok Kamila Stocha. Jest 11, więc... I proszę, będzie sensacja. Rok Justyn wygrała kwalifikację. No, brawo, Rok. Nie spodziewałem się. Gratulacje. No i ciekawe, czy Rok Justyn wytrzyma presję i będzie tak dobrze skakał w głównych zawodach. Mama, dałaś mi marcheweczka. Oto pary, drugi Klemens Morańka, Filipem Sakalą. O Boże! A nie, nie tak daleko, bo później Konrad Jankowski versus Filip Aschenwald, Dawid Kubacki versus Gregor Deschwanden i polska para Piotr Żab versus Kamil Stoch. No. Mam nadzieję, że obydwójka się zakwalifikuje z tej pary, jeden jako lucky loser, drugi jako zwycięzca. Później Jewgeni Klimo versus Kuba Wolny, czyli normalny zawodnik, Rosjanin versus lider turnieju, to jest skoczni i Wolny. Zabierzemy na versus Kevin Bigner, no zobaczymy. Michał Niezro versus Maciej Kot, oby Maciek sobie choć poradził. I ostatni z naszych to Stefan Kula versus Rok Justyn, który Stefan oczywiście sobie zrobił dla jaj kwalifikacje i sobie teraz skakuje z Justynem. A więc? No ciekawe, co zaplanował. I teraz rozpoczyna autonosjajny versus Petr Prevc, para, pierwsza para. Para. Daleki skok już na początek. Dobry, to znaczy. I 67 pół metra, żeby pokonać autonosjajny, na musi skoczyć Petr Prevc. To są ważne, że trzeba dobrze skakać, to są zawody główne, no. I pokonuje autonosjajny, no. Filip Sakala versus Klemens. Klemens Morańka, czyli nasz Klemens. Pierwszy nasz, najpierw Filip Sakala. No Filip dobrze, daleko. I Klemens, pokaż, 70 metrów, żeby wygrać pary, żeby być liderem. By się opłacało, tylko że Klemens niestety nie dolatuje. Jest ostatni. I Klemens będzie tutaj trudno z awansem. A nie, przed to ostatni, sorki, bo jest przecież ten, Etunus Jajnen.
No i będzie trudno tutaj raczej dla Kremesa z awansem. Kremes trochę osłabł. Teraz para Karl Geiger versus Simon Amann. O matko, Karl Geiger, sorki. Drugi. Simon Amann, 70 metrów, żeby być liderem i żeby wygrać z Geigerem. Czy Simonowi się uda? Nie. Simon w ogóle zrezygnowanie. Nie wiem dlaczego, czemu nie chciał walczyć. On zapowiadał, że będzie walczył, no i ten skok pokrzyżował jego szansę. Simon mówił też w wywiadach, że będzie tutaj 70, będzie tutaj nowy rekord, a tutaj Simon sobie kompletnie radzi, że na razie jest ostatni. Albo... Więc... No, a mam nie wiem czemu. Chyba nie czuł wiatr. Teraz para Markus Aschenbichler versus Robin Petersen. Oj, Aschenbichler to w ogóle zaskoczenie. Siódmy. Teraz Robin Petersen. Teraz 260 metrów, żeby wygrać pojedynek. No i wygrywa jeszcze telemark. Piękny tu będą. Do 70 metrów skoczył równo. I proszę państwa, oficjalnie, no. Dobry skok, dobre noty, dobre miejsce, no i będzie Petersen. Dobrze. Jak nie zepsuje do końca turnieju 4 skoczy, to jest jeszcze faworytem nawet o trzecie miejsce na to podium. Najwyżej to trzecie miejsce, bo drugie zobaczymy. A teraz norweska para, André Forfang versus Roald Hansen, to trudna para, kto tu może wygrać? Ale teraz daleki skok Forfanga. Pierwszy pokonuje swojego kolegę Petersena i Robert Hansen ma trudne zadanie. Czy mu się uda je sprostać? Nie. Po wszystkim było widać, no i Hansen tutaj odpadnie. Clemens szósty. Dzięki babci, ja robię odcinek, wiesz? I to Paszek bardzo skinął fajnie. Nagrywa się babcia, babcia! Odcinek robię, hej! Ojejaj, zepsuł. No i dziewiąt, no i tutaj już się skończyło. I Pajer, 66 metrów, żeby wygrać pojedynek. Czy się mu uda? Pajer? I wygrywa Bayer coraz lepsze skoki. Konrad, teraz para. Skąd na daleko skocz? Konrad! I piękny skok. Ale zaledwie piąte miejsce. No już nie mam odkazać się Biklera. I pójdę aż na wam. Niestety. I wygrywa on. Brawo Konrad. Mamy Konrada serfinałowej. Pierwszy nasz Benowers. Teraz austriacka para. Stefan Kram versus Grzegorz Lienzauer. Drugi raz. Same osoby z tego samego kraju się spotykają. Fu, to znaczy te osoby z tego samego kraju się spotkają w parach. Łączą się mnie. Grzegorz Lienzauer, czy wygrasz z Kraftem? Troszkę mniej utytułowanym, ale bardzo dobrym. No, chyba, no nie, bo tak to by się wkrótce psuło, słuchajcie. Też. Jan Herr versus Konstantin Schmidt. Robię film, tato. Film.
Jan Her, no dobry skok. Konstantin Schmidt. I ważny skok też dla Schmidta, no daleki. I trzeci. Ale sramą był Ryszard Piątek. Pytanie, kto, ciekawe, kto wygrał, Momo czy Ryszard? Czy Ryszard Piątek, czy Ryszard? Ryszard. Ryszard Piątek. O jest! No Ryszard nie chciał walczyć. Jemako, 20. 57, najgorszy skok. Później cud na końcu. Na żywego na czele. XD. Alex Isa versus Stefan Laje. No, daleko. I Stefan Laje. I dobrze, ale jednak przegrywa Laje. 13. Ryojkowski versus Dajuhubel. 9. zawodnik klasyfikacji generalnej turnieju. 4 skoczni! Daleko! Bardzo ważny skok dla Ryoju to był. I bardzo dobry. A czy Dajuhubel? Jak Dajuhubel wygrał, to Ryoju już szanse na podium poszerzują. Na piątkę ewentualnie. No, przegrywa. Ryoju może walczyć z nim w piątkę. Do 4 i 3 będzie trudno, co najmniej do 5. Albo do 5. Albo chociaż może 3 jednak będzie. Musi dobrze teraz skakać. Ryoju. To wygrywa bardzo dobrze. Kto turniej trzeba skoczyć parę razy, teraz Piusmaszka versus Anslańczyk. I Pius daleko, jest daleko. Zidane na 20 dostał od pana z USA, od sędziego z USA, ale nie została wliczona. No i teraz Azarańczyk ma bardzo trudne zadanie. Czy jest prosta? Nie, tym razem. O Jezu, upadek. Który pokrzyżował wszystkie szanse Zajlaniszkowi. Ale się na szczęście dobrze, że nic mu się nie stało. I Dawid versus Gregor de Schwanden. To rywal Dawida. Naszego Dawida, który skacze bardzo dobrze. Skacze bardzo daleko. Ale zaledwie z 12, o dziwo. Dawid piąty, no i trochę tak bardziej lepiej, a z Gregor de Schwanden. Mam nadzieję, że pobije nam Dawida. O Jezu! Co to miało być, panie Deszwandenie? Ogrywa z nanowszą Dawid. No i teraz Dawid versus Kamil. Żyła versus lider Pucharu Świata Stoch. Ale żyła! Żyła, jaki daleki skok. Ale 10. No czemu? Kamil. 70 metrów, żeby wygrać z Piotrem. Kamil jest stylistą, żeby wygrać punktami i uwaga, Kamil, no oczywiście, no też opozycją, znacznie bardzo dobre noty, więc dla Kamila plus B trzeci utrzymuje się, to jest swoje, utrzymuje, piąty, Taikito versus Roman Kołdelka. Oby jednak Piotrek wszedł jako lucky loser, no i to no tak nieźle, ale nie to. Borys na pewno z początku nie chciał, ani kość twardo, ale jak Borys zobaczył, że mi kość idzie do burza, to też. Ona mówi, no właśnie, mi kość jest zbawia. Tak, wiesz, małe dziecko jest odważne. Tak, nie boi, to właśnie, że trafię, bo nie było przy tym razie. Nie boi się, tak. Mówi, tak, jechali z góry, popatrz, że... No.
Raz ja pojechałam do aparatu mieszkalnictwa, a potem na obiad. Wczoraj byli na obiedzie, Borys wziął schabowego. O, schabowy, to ja lubię. Prawda? To by to mówili. Ej, widzowie. O, pierogi, kajaki. Dobra, słuchajcie, sorki, wracamy do skoku. I to no nie najlepiej. I Roman Kudelka. 67 metrów, żeby wygrać. Roman, chyba nie, upadek. Nic się na szczęście mu nie dzieje. Przez to jest przedostatni, Borys jest jeszcze poza nim. Roman Syrkiewicz trafił versus Władimir Zagrawski. Zagrawski, dobry skok, ja też daleki, co jest odmowa. Hej, robię film, nie psujcie. Kłód nie psują. Nie film. Teraz Władimir Zagrawski. 72 metry, żeby wygrać z Trofimowym. No ten skok niestety mu już nie wyszedł. No i cóż, nasz pogrzebał sobie szansę na dobry wynik w turnieju przeskoczy. No Klemens tutaj raczej się nie dostanie. Polacy spoko. Oprócz Klemensa i Piotrka wszyscy wygrali. I Piotrek ma szansę, bo jest najlepszym za cruiser, więc Piotrek raczej się dostanie. Teraz słoweńska para. Anze Semenic versus Anze. Tfu, Timmy Zajc. No, ho, ale że daleki z Semenica. No ale z 11, no co to i Timmy Zajc. Który przegrywa. Przegrywa przez Semeniczem. A nie, wygrywa. A jednak wygrywa. Kamil jest szósty. To jest Paracet Mirkończyk versus Tomen Prep. Oj, zepsuł Kośniak Telemark. No, ale ten skok 31. No, Domen Prewc. No i sobie Kośniak wszystko się pokrzewał. No, normalnie pokrywał już wszystko, bo jednak jego skoki wcześniej trochę nie wychodziły, ale Domen sobie nie chce zwalniać. Jest ogólnie, no i tak trochę nie najwyższej. Teraz para będzie Jewgeni Klima versus Kuba Wolny, czyli lider turnieju, czy skok nie będzie w tej parze. A jego rywal, no, słabo trochę. 30, no odległość niezła, ale te lądowajny sobie też pokrzywa szansę. Kuba, 63,5 metra, żeby wygrać. Czy dzisiaj się powtórzą sukcesy? No, zobaczymy. No, będzie trudno. Ektekwas a la Momos, ale on ma przewagę. Tam Sabirza Mumino versus Kevin Bicknell. Muminkowi się udało, ale teraz na Kevina Bicknell był piąty. No, niestety mu nie wychodzi. Niestety Muminek. No, typowy kazachski skok. I Kevin Bickner. Który też sobie nie radzi, ale chyba wygrywa. Tak jest, wygrywa. 35. Na fuksie. A jedno tam wygrywa. Muminek tutaj o te o 2T tutaj. Ale punktami tym. Bo on dwie nogi, on telemarki. Słuchajcie. Bickner w konkursie. Niestety Sabicz Mujnow odpada. A teraz para. Hajna zrobić z Marcin Kosz. Będzie tu przedostatni z naszych i na końcu Stefan będzie. Oj. No to Maciek ma łatwe zadanie. 37 i Maciek, 61 metrów. No w końcu niech ci się uda lansować. W tej serii finałowej tak, uda mu się. W końcu mu się udało. Tym razem dla Maćka się uśmiechnął, ale zaledwie jest. No. Patrzę, no Klemen zaraz odpadnie. To jest najgorszy dla killuzerów. Kezi by Klaus versus Tyler Tadeusz. Tadeusz był trzeci w kwalifikacjach. A Klaus z czołówki 48. Ale ta skacze bardzo daleko na tą linię. I drugi jest. Przegrywa z Piusem Paszkiem. Kamil jest dziesiąty. Daniel Antetande. Czy pokona go? Nie. 17, ale będzie. Jako Lucky Loser, Klemens, niestety już nie mamy.
Toshiro Kobayashi versus Anti-Auto, czyli Japończyk versus Finn, czyli 49 versus drugi w kwalifikacjach. No, Kobayashi mógłeś dalej. Noty dobre. Miejsce słabe, no tylko noty dobrze dały. No, odległość nie do końca. No, odległość nie za, ale to i tak trochę nie do końca. I Anti-Auto, 69 metrów, żeby wygrać pojedynek. I będzie chyba nie wygrał. No nie wygrał, 31 nie ma go. No bo jednak to dalej skoczył, no ale aczkolwiek słabo na końcu i ten w ogóle temat jakiś taki dziwaczny. Jest to Kobayashi się dostaje, brawo Kobayashi. I teraz ostatnia para, Stefan versus Rocky Austin. Więc ostatni z naszych versus zwycięzca kwalifikacji. Ależ daleko, no daleko tak ogólnie. 10. I Rocky Austin, ostatni uczestnik pierwszej serii. Czy wygra Stefan? Rok zwycięzcy kwalifikacji. Nie, 24. Ale jest Rocky Austin. Trochę sobie nie poradził tutaj Rok. No, Laniszek się dostaje. Laniszek mimo opalku się dostaje. Ostatni Richard Freitag. Najlepszy z naszych Kamil jest to jest 7, ale to jeszcze można nadrobić. Stefan jest 10. Spoko. Jeden zawodnik tych punktów nie zdobędzie. I zobaczymy, kto to będzie. Teraz Anzelańczyk rozpoczyna. 33 metry, żeby prowadzić, to jest banialskie. No, nieźle, ale aczkolwiek no, krócej niż o metr. Kevin Bickner. Wygrał tutaj na fuksie stabilnemu i nowemu. Gdyby nie noty, to by przegrał. No, ale on ma punkty i bardzo daleka ta odległość. Pierwsze miejsce. Japończyk Daikito. 29 po pierwszej serii. Trzeci już z naszych zawodników. I daleko! O Boże, Daikito! Prosi Rokołaś, 72 metry, żeby zostać liderem nowym po 28 po pierwszej serii. Wygrał tutaj. Za Antim Auto, ale teraz pierwszy już nie będzie. Drugi. Kilian Pajer. 27 po pierwszej serii. Już błysk nie udał mu się. Trzeci. No ale jeszcze na razie skazany na bezpunktowanie, mimo skakania po raz drugi. Stefan Kraft. Kraft z punktami bardzo daleko skoczył. Drugi. Filip Aschenbach. Jestem piąty po pierwszej serii. Filip. O mój Boże. To jednak on jest skazany na... A nie, tylko ma punkta, udało się. I zwycięzca kwalifikacji Rocky Austin. Jednak przegrał parę z Stefanem Hulą. No jest 24. No niestety drugi skok mu się taki trochę... No już mu... Nie... Nie. No właśnie tak zauważyłem. Dawid! Wow! Dobra. Może. Dobra. I Peter Prewc. Sorki za babcię, przepraszam. O, matko. I on nie ma punktów. Nie ma! O co tu chodzi? Halo, Konrad! Konrady! Nie, ale jednak. Nie dalej, Konrad, skakać. Piotr Żyła, 20 po pierwszej serii. Przegrał parę z Kamilem Stochem, ale jest 20. Jest, dostał się, ale skok mu drugi nie wychodzi. 9. Maciej, czwarty kwalifikacjach, no. On by chciał dalej. On chce dalej. O matko! Nic się na szczycie naszemu reprezentantowi nie dzieje, ale jednak musi się punktu nie zdobyć. Daniel Tetander. Daleko i... Boże, Daniel Tetander, 72 metry, ale trzeci. Dawid wciąż na prowadzeniu. Karl Geiger.
17 po pierwszej serii. No i dobrze, 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 dobrze! Dziąty! On ze semanie. Jeju! Jeju! Drugi. Dalej od Dawida, ale jednak tutaj notowo. Notowo. Filip Sakala. 15 po pierwszej serii. Oj, 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 oj. Skok przed punktka. Co jest w ogóle za ten? Średnia! To powinna być normalna. Na 60. Na 65 jest. Teraz skakał. Nie wiem kto. Filip Sakala chyba. No tak, przed punktem K. Niestety, teraz Timmy Zajac. Timmy Zajac, który przegra pojedynek tutaj. O, a ta spóźnia, gdzie ląduje też przed punktem K. 13 zaledwie. Andreas Alamommo. Będzie tu Kuba Wolny. O nim. O, no Alamommo nie skacze dobrze, więc nie wspomnę w resi. I Kuba! Musisz dobrze skoczyć. No, właśnie, żeby dobrze skoczył, po prostu, żeby się jeszcze tam utrzymać. Pięknie! No, pierwszy. Świetnie, świetnie, świetnie. Kuba, no powiększa tą przewagę tym skokiem. Piękne punkty i dobra pozycja. Teraz Domen Press, jedna słowa w pierwszej serii. Też daleko, ale oby nie na trzeci. Nie na, nie na Wida. I czołowa dziesiątka. Stefan. Czy dzisiaj tam właśnie znajdzie się w tej dziesiątce Stefan. Hula! O matko, jak ten gwałtownie lądował, no piąty, no, no będzie trudno, bo przez te gwałtowne lądowanie. Ryo Kobayashi. On chce walczyć. On chce walczyć chociaż o te trzecie miejsce. On na trzecie miejsce ma teraz największe szanse! I zmarnował. Zmarnował. To znaczy dwie dobre próby są. Znaczy spoko próby nawet. W sumie jedna próba. No właśnie, że oddał jedną próbę dobrą. Najlepiej po prostu dać jedną próbę dobrą, bo teraz nie, tak nie stracił dużo. Ale ma coraz mniejsze szanse teraz. Nie co się stało, ale teraz ma mniejsze szanse. Na podium. Ostatni Schmidt. No, on też. On też sobie nie radzi. Chyba nie ma warunków. 19. I ostatni nasz, Kamil Stoch. Kamil Lecz. Lider Pucharu Świata. Duża przewaga punktowa ma w klasyfikacji generalnej. Piękna próba i pokonuje naszego Kubę. Robin Wettersen. 6 po pierwszej. 6 po pierwszej. Skacze słabo. Telemark, ale słabo. Słabo 14, Alex Insam. 72 metry, żeby być dzisiaj w piątce czołowej. Alex. Ląduje, co się stało z Alexem Insamem? 13. Johan Andre Forfax. 72 metry, żeby mu się udało. No słabo. No też słabo. 9. I Roman Sergiewicz trafił. 72 metry, żeby to jest swoje... Pierwsze panu w karierze, no Kamil rzucił wyzwanie, któremu Trofimow nie sprostał. No niesamowite, Kamil jest na podium, lider jest na podium, no. Kamil, brawo, no Kamil powiększył tą przewagę. Strasznie, Kamil czuje, o Kamil jest w fantastycznej formie. Mackenzie Boyd-Klaus. Jeśli dzisiaj Kuba zdobędzie drugie podium, to by było dobrze, bo to jednak do klasyfikacji tak się stanie, Boże. O Boże. 10. Kuba na podium. No właśnie jak to mówiłem teraz. Spaszkę 3. Dawid. Piotr Paszkę. Czy wygra drugi konkurs w karierze? Pius! Nie! Proszę Państwa! Proszę Państwa, 18. Kamil Stok wygra. Kuba wolny drugi. Dawid Kłacki trzeci. Fantastyczny zawody wykonaj naszych. No niestety Maciej Kot. No jednak mu się nie powinna ta noga. No. Znowu mu się nie udało. I Kamil prowadzi. Jezu, jaka przewaga, Boże. Kuba powiększa swą przewagę.
Kamil jest drugi, Dawid trzeci. Pięknie, pięknie. Pięknie, ostatni kaskad jest dalej, to masz asystomarkę. Przyznać, no. Dwa punkty straci do Daniela Hubera. Ale porównanie o tym. A były ostatnie zawodnik jest 49. W sumie spoko. Basiek jest 25. Kleber jest 15. I on nie ma automatycznej kwalifikacji. Konrad 7, Stefan 6, Piotr 5, Dawid 3, Kuba 2, Kamil 1. To Kuba jest liderem. Bardzo dobrze przebiega. Kamil 2 i Dawid 3. Piękny sezon. No dobra, teraz bym zaprosił na ostatni skok poprzednich sezonów. Jutro będziemy mieli finał. Turniej 4 skoczni. A teraz zapraszam was na ostatni skok. Oby Kuba wygrał ten turniej, bo tam taką przewagę do Kamila. W ogóle zobaczymy coś w ogóle. Zależy się za punkty. W ogóle przecież te punkty. Proszę państwa! To przecież Polak wygra ten... Boże. Polak wygra to. To Polak wygra. Na pewno Polak wygra turniej 4 skoczni. Więc nie musimy się jakoś martwić na... Nie musimy się martwić. To znaczy zobaczymy, bo jeszcze jednak... Nie, sorry, pomyliłem się. Dobra, więc mam nadzieję, że odcinek się podobał. Były szósteczką, mam nadzieję, że właśnie odcinek się podobał. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Dajcie dzwoneczka, co mi się dało. Do zobaczenia. Pa i cześć. Proszę zróbcie tak. Pa, pa.